Patrzcie, trafiliśmy na podgrzybka, nie? Prawdziwek. Ładny. Dzień dobry, dzień dobry. Witam z tej strony Maniek, różne i ciekawe. Zapraszam Was. Dzisiaj robimy podejście numer 3. Listopadowe grzybki. Mamy 4 listopada, godzina 7 rano. Jedziemy zobaczyć na nasze miejsca. Ponoć jest jakiś mały wysyp podgrzybków. Sprawdzimy to. Także zapraszam do oglądania. No to co? Lecimy. No i dojechaliśmy prawie że na miejsce. Jeszcze musimy wjechać kawałek lasem, pojechać taką drogą. Zobaczcie. Taka, mam nadzieję, że nie będzie zalana. Ale kawałeczek i dojeżdżamy do naszego miejsca i zobaczymy listopadowe grzybki. No, trochę widzicie, trochę dziurki, ale zaraz będziemy na miejscu. Kawałeczek tu mamy, jakieś 300 metrów musimy przejechać tymi dziurami, ale robimy podejście numer 3 i zobaczymy. Także jeszcze kawałek i zaraz będziemy na miejscu. Myślałem, że będzie gorzej, ale nie ma tragedii. Gdzieniegdzie błotko. Ominiemy. A jeszcze później, jak połazimy po lesie, zrobimy jakieś ujęcia z drona, zobaczycie sobie. A jesteśmy w województwie lubuskim, miasto Żary, gmina Lipinki Łużyckie, a dokładnie znajdujemy się za wioską Pietrzyków. Także wiecie gdzie. I zobaczymy, lasek fajny do chodzenia, taki na podgrzybka typowy. Nie ma zarośli. Fajnie się z nim chodzi w takim lasku. A jeszcze kawałeczek i zaraz będziemy na miejscu. What? Ale dziura. O, zbliżamy się do przeszkody jakiejś większej. Już prawie jesteśmy. O, zobaczcie jaka tutaj woda. Zwolnimy troszeczkę, pomalutko pojedziemy, żeby się nie zakopać. Będziemy na miejscu. A tam zobaczcie, w oddali po lewej stronie, tam o, mamy właśnie nasz lasek. Taki fajny. No i zaraz tutaj gdzieś zaparkujemy z boku i wchodzimy do lasu. A później wam jeszcze z drona cyknę. Zobaczycie sobie, o. Także parkujemy tutaj gdzieś z boku sobie. Kawałeczek dalej, może kawałeczek dalej pojedziemy. Bardziej na płaskim. O, tutaj sobie zaparkujemy. No i dobra, jesteśmy na miejscu. Tu mamy naszą miejscóweczkę. Wchodzimy i szukamy grzybków, czy są. No i zobaczcie, pierwsze takie maluchy właśnie powyskakiwały teraz. Jak tutaj widzicie, zobaczcie. Dobra, szukamy dalej. Dopiero co wyszliśmy. I zobaczymy. Zobaczcie jeszcze jakie maluszki. Dobra, jedziemy dalej. Szukamy. Powiem wam, są takie małe pipcie takie. Ciężko je zauważyć, bo prawie że całą noc lało. I tak się świecą, kurcze. I powiem wam, te liście jeszcze. No ale szukamy. Listopadowe podgrzybki. Spacerek po lesie. Mamy sobotę, w 7:30 rano. A my jesteśmy na grzybkach. Także łazimy i wypatrujemy grzybków.
tam w oddali pani Kasia gdzieś jest, zbiera podgrzybki. Szukamy i mamy, zobaczcie, jakiego podgrzyba pięknego. Listopadowy podgrzybek. Rozglądamy się wkoło, czy nie ma następnego. Ale nie widzimy. Dobra, mamy takiego fajnego, oczyścimy go. I mamy następnego. Zobaczcie, taki mały pypek. Dobra, czyścimy i rozglądamy się. I jest następny. Ale to jest prawdziwek. Zobaczcie, prawdziwka żeśmy znaleźli. Dobra. Szukamy. A tu mamy takiego, o właśnie, mówiłem wam. Listopadowe, takie malutkie, fajne. No i okej. Czyścimy grzybka. No i trafiliśmy, zobaczcie, tutaj mamy jednego, tu mamy drugiego, a tam mamy trzeciego. Co? I tu mamy czwartego, dobra, zbierzemy. A tu mamy taką rodzinkę, zobaczcie, jeden, drugi i trzeci. I szukamy. No, tak jak chodzicie po lesie, a znajdziecie, wiecie, podgrzybek lubi rosnąć stadami. Właśnie w jednym miejscu chyba naciąłem z 15 sztuk. Same takie, wiecie, świeżutkie, malutkie. No i dobra. Szukamy. No, chodzimy sobie, spacerujemy. I przy okazji zbieramy grzybki nasze. A zobaczcie, takiego scyzora sobie zrobiłem, odrestaurowałem. Zalakierowałem, ostrze pomalowane. Wyszlifowane. Także scyzoryk na grzybki. I chodzimy, szukamy. Powiem wam, że takimi stadami rosną. Jak znajdziecie jeden, zaraz drugi koło obok, trzeci, czwarty, piąty i tak, wiecie, można wyhaczyć grupkę grzybków. Lasek fajny, jak widzicie, nie ma zarośli. Typowy lasek pod podgrzybka. Nie trzeba się przedzierać. No i zawsze coś się nazbiera, zobaczcie. Mamy troszkę już w jednym miejscu. Już troszkę nacięliśmy. I szukamy dalej. Przestało padać rano, nie padało już. Temperaturę mamy jakieś tam 8 stopni jest. Nie jest za ciepło. Ale były noce ciepłe, padało fajnie, także sprzyja to grzybni w lesie. No i dobra, szukamy. No i trafiliśmy, zobaczcie, trafiliśmy na podgrzybka, nie, prawdziwek, ładny. O, i mamy tutaj następnego podgrzybka, zobaczcie. No i zawsze musicie się rozejrzeć dookoła, czy nie ma gdzieś jeszcze. O, widzę, tam następnego jest. Dobra, rozejrzymy się, szukamy w koło. No. I tu mamy następnego, widzicie, jak w koło popatrzycie, to teraz żeśmy zebrali w koło 5 sztuk. I trzeba się rozglądać. No i w koło chodzicie po prostu i zbieracie. Zobaczcie, jakiego tutaj mamy ładnego. I rozglądacie się. No i znowu mamy statko, zobaczcie, jeden, drugi, trzeci i w koło trzeba się rozejrzeć. I na pewno będzie. Tam jest czwarty, widzę. No i dobra, ścinamy. No i następne statko, zobaczcie, jeden, dwa, trzy. I trzeba w koło się rozejrzeć, tak jak powtarzałem. No i szukamy. I mamy znowu, zobaczcie, ładnego prawdziwka. O, jaki piękny. Tu jest. Powiem wam, listopadowy wysyp. I mamy następne. Zobaczcie, jakie ładne. I tu jest, i w koło patrzymy. I tam jest następny. No i chodzimy po lesie. Zobaczcie. Koszyczek grzybków listopadowych.
Jeszcze połazimy. Mały wysyp jest, powiem wam. I można zbierać. Tak to ja lubię chodzić po lesie, jak są grzyby. O, i takie pypki malutkie. O, tutaj mamy. I rozglądamy się. No i my już wychodzimy z lasu, zobaczcie. Nazbieraliśmy listopadowych grzybków, bardzo ładne. Same takie świeżaczki. No. Także jest koszyczek grzybów. No i ja z wami się będę żegnał. Jak widzieliście, miejscówka fajna. Mały taki wysyp. Wystartujemy jeszcze dronem, pokażę wam ten lasek z drona, jak to wygląda. Także wbijajcie na kanał. Maniek różny i ciekawe. I pozdrawiam. Do następnego razu. A tu jeszcze zobaczycie zaraz z drona, jak to wygląda.